Ze studia telewizji HTS witam Państwa Jakub Krupowicz, a dzisiaj moim i Waszym gościem będzie reprezentantka Polski w piłce nożnej, zawodniczka Paris Saint-Germain, aktualna mistrzyni Francji, słubiczanka Paulina Dudek. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry, witam. Paulino, no, zaczniemy, wydaje mi się, no, od tematu, którym dzisiaj żyją chyba wszyscy kibice piłki nożnej, czyli wczorajszy mecz. Najpierw o tym męskim może porozmawiamy, czyli Polska-Słowacja. Niestety porażka 2-1. Jak oceniasz grę naszych Orłów? No i ja na pewno, zresztą tak jak pewnie wszyscy Polacy, troszeczkę gdzieś tam niedosytu. Na pewno smutek, bo chyba wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że no jeżeli my myślimy o tym, żeby wyjść z grupy, to ten mecz po prostu było trzeba wygrać i no my sobie zdajemy z tego sprawę, na pewno o tym bardziej piłkarze, więc no troszeczkę niedosytu, tym bardziej, że było okazję ku temu, żeby ten mecz wygrać. Ale myślisz, że gdzie doszukiwać się teraz przyczyn tej porażki? Nie wiem, trener, ustawienie, to tak naprawdę mnóstwo tych komentarzy tutaj teraz, każdy jest ekspertem piłkarskim w naszym kraju i szuka tych, ale jak ty myślisz, co tutaj zawiodło tak najbardziej w tym wczorajszym meczu? No mi na pewno ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że brakowało też trochę szczęścia, bo mówię, tak jak wspomniałam, były sytuacje bramkowe, po których mogliśmy strzelić bramkę, nawet ostatnia sytuacja Bednarka, gdzie no, zabrakło szczęścia odrobiny i przynajmniej ten punkt udałoby się zatrzymać. No tak jak mówię, ciężko naprawdę powiedzieć, bo nie wiem do końca, jakie były założenia oczywiście trenera Sousy. Na pewno nie można też odmówić zaangażowania chłopakom, na pewno chcieli wygrać ten mecz. Trochę brakowało, myślę, też tych właśnie piłek dostarczanych Robertowi, bo też wiemy i wszyscy sobie zdają z tego sprawę, no jakiej klasy napastnikiem jest i wydaje mi się, że im więcej on by miał dostarczanych tych piłek, tym na pewno no więcej możliwości do oddania strzału. Także ale troszeczkę było widać chyba też tą irytację jego, jak on się cofał po te piłki gdzieś do środka pola, gdzieś nagle patrzył na skrzydle, tak, biega, tak, ja mówię, tak, Robert, tak. Gdzie ty się zapuszczasz? No tak to jest, jak pewnie miał właśnie taki niedosyt tych piłek dostarczanych gdzieś tam w pole karne, to po prostu chciał gdzieś też wziąć na siebie odpowiedzialność, na pewno troszeczkę porozgrywać i może stworzyć też miejsce dla bocznych pomocników, żeby tych sytuacji po prostu było coraz więcej. No, nie udało się i no, prawda jest teraz taka, że muszą skupić się na tych dwóch najbliższych meczach i po prostu zagrać no, dwa jak najlepsze mecze. No właśnie, bo jaką ty przyszłość widzisz, ten mecz z Hiszpanią? No, jakby powodu do optymizmu, nie wiem, myślenia, że się uda, naprawdę jest mało tego, nie? No ja się zgadzam i mówię, no na pewno oni też mają tego świadomość, że to jest przeciwnik, no nawet nie klasę, tylko trzy klasy lepszy od Słowacji, także na pewno będzie ciężko i mówię, no... Chociaż Szwedzi wczoraj pokazali, że można remis zrobić, no tak, prawda? Ale jeżeli mam być szczera, uważam, że Szwedzi na ten moment też wyglądają po prostu lepiej niż nasza reprezentacja i no to na pewno będzie bardzo ciężki mecz i wydaje mi się, że no jeżeli piłkarze na boisku nie dadzą z siebie po prostu tych przysłowiowych 100% i no nie zagrają tak, jakby to był, a właściwie jest mecz o wszystko, no tak. to będzie naprawdę ciężko. Powiedz teraz, już zamknijmy temat reprezentacji męskiej, może jeszcze gdzieś nam wrócimy do chłopaków, ale wczoraj też dziewczyny grały, czemu ciebie nie ma na tym zgrupowaniu? 5-0 z Czeszkami, bardzo ładny wynik, może Państwo nie wiedzą, ale wczoraj Polska mimo wszystko wygrywała również. No czyli jest jakiś pozytywny aspekt wczorajszego dnia. Tak. Ale Pauliny Dudek zabrakło na zgrupowaniu. Coś ze zdrowiem? Zabrakło. No taki drobny uraz, można powiedzieć, to jeszcze przed ostatnim meczem ligowym się gdzieś tam nabawiłam i no ominął mnie ten ostatni mecz ligowy i też właściwie za tym poszło to, że musiała mnie ominąć to zgrupowanie reprezentacji. Nic poważnego, natomiast no lepiej gdzieś tam troszeczkę dłużej, troszeczkę odpocząć, żeby gdzieś tam, no nie, przysłowiowo nie bujać się z tym urazem troszeczkę dłużej. Ale mecz, rozumiem, oglądałaś. Tak, oczywiście. Podobało Ci się, co zaprezentowały koleżanki? Tak, no, zdecydowanie, tym bardziej, że można powiedzieć, że to był taki troszeczkę odwet, bo w ostatnich eliminacjach mierzyłyśmy się z Czeszkami i te dwa mecze też miały decydować o tym, czy zagramy na mistrzostwach
Europy niestety, no, jeden mecz zremisowałyśmy, drugi przegrałyśmy, także no mówię, taki mały odwet, cieszy to też, że to zwycięstwo było okazałe, bo aż 5-0, myślę, że też gra mogła napawać naprawdę optymizmem i no ja osobiście naprawdę byłam dumna z dziewczyn i oczywiście żałowałam, że nie mogło mnie być na tym zgrupowaniu, bo no bo po prostu po pierwsze tworzy się coś nowego, bo też mamy nową trenerkę, nowy sztab, też dużo nowych twarzy i widać po prostu, że to idzie w dobrym kierunku, także żałuję, ale naprawdę bardzo się cieszę z tych obu występów, mhm, które... Zaraz sobie wrócimy do tej reprezentacji Polski kobiet. Natomiast ja naszą rozmowę zacząłem od przedstawienia ciebie mistrzyni Francji. Gratulacje przede wszystkim. Dziękuję jeszcze bardzo. Raz. Paris Saint-Germain zostało mistrzem Francji. Jak się okazuje, pierwszy raz w ogóle w historii piłki kobiecej ligi tej francuskiej. Kilka słów takiego podsumowania tego sezonu, bo ta walka z Lyonem gdzieś tam do ostatnich chwil tak naprawdę trwała. No chyba dla klubu, dla ciebie jako zawodniczki mega wydarzenie. No, ja nie ukrywam, że tak jak rozmawialiśmy przed wejściem, ja sama sobie zdałam z tego sprawę i się dowiedziałam, że to jest pierwsze historyczne mistrzostwo Francji. Trochę wstyd, ale tak było i też tak jak rozmawialiśmy, nie, wydaje mi się, że my jako zawodniczki w ogóle nie docierało do nas to nawet po podniesieniu już tego pucharu, no jak wielki sukces udało nam się osiągnąć, bo ostatnie 14 lat to był tak naprawdę jeden wielki triumf Lyonu i 14 lat z rzędu Lyon podnosił ten puchar, także no dla nas to był mega wspaniały dzień, dla nich niekoniecznie, ale taka jest piłka i dlatego to też nasz z kolei czyniło takim no takim wspaniałym i no ja nie ukrywam, że też myślę, że to jest naprawdę podsumowanie tego, co zrobiliśmy właśnie przez ostatnie, no nawet nie rok, tylko lata, bo ja jestem już w Paryżu trzy lata i tak naprawdę z roku na rok było widać progres tej drużyny i nawet właśnie w tych bezpośrednich meczach z Lyonem, no było widać po prostu, że niewiele nam brakuje i za każdym razem gdzieś tam o przegranej decydowały detale i tak jak mówię, z meczu na mecz wyglądało to coraz lepiej. W tym sezonie pierwszy mecz ligowy udało nam się z nimi wygrać, drugi zremisować. W Lidze Mistrzów też poprzedniej edycji przegrałyśmy z nimi tylko dokładnie 0-1, więc te wyniki wcześniej były na styku. A w tym roku po prostu jedna wygrana i remis dał nam tak naprawdę mistrzostwo i mówię, myślę, że to jest podsumowanie już nawet nie ostatniego sezonu, ale tych ostatnich trzech lat pracy i to jest naprawdę wspaniałe uczucie, że gdzieś tam te bolesne porażki, które minimalne, musimy sobie powiedzieć, właśnie może też dlatego były takie bolesne, że za każdym razem gdzieś tam po końcowym gwizdku miałyśmy świadomość, że niewiele brakowało, a jednak zawsze wynik był na korzyść Lyonu. I myślę, że dlatego to jest właśnie też sukces. Takie, dokładnie, taki sukces. Ale powiedz, bo też no tutaj nie możemy zapominać, jakby PSG męskie troszeczkę zawiodło, nie wygrywając mistrzostwa Francji, co jakby no, od jakiegoś czasu już się było takim pewniakiem, że tak powiem. Więc również to zainteresowanie, jeżeli chodzi o piłkę kobiecą we Francji, pewnie jest bardzo duże. Było świętowanie takie z kibicami porządne. Dało się też odczuć, że to wasze mistrzostwo może troszeczkę zrekompensowało im brak tego mistrzostwa, jeżeli chodzi o PSG męskie? No ja myślę, że na pewno, bo tak jak wspomniałeś, no dla nich można powiedzieć, to nie był udany sezon, bo i Liga Francuska i Liga Mistrzów i tak naprawdę jedyne, co udało im się podnieść, to właśnie Puchar Francji. I to też może gdzieś tam było troszeczkę takim lekiem dla tych kibiców i jakimś takim pocieszeniem, ale no na pewno to nasze mistrzostwo, zresztą historyczne, na pewno no oni bardzo docenili to mistrzostwo, bo gdzieś tam wiadomości, które oficjalnie stosowali właśnie w kierunku naszego klubu, gdzieś na naszej sekcji, że są z nami, że wspierają nas, że co by się nie działo, po prostu zawsze są z nami i że życzą nam jak najlepiej. I tak też jak rozmawialiśmy przy tym ostatnim meczem ligowym, przywitali nas przed stadionem. Nie było możliwości oczywiście oglądania meczu z trybun, więc spotkaliśmy się z nimi przed stadionem i tam też race, śpiewanie i to tak... Świętowanie na całego. Dokładnie, no to było naprawdę fajnie zorganizowane, bo też właśnie 15-20 minut było poświęcone temu, żebyśmy z nimi po prostu jakby żyli tym meczem przed rozegraniem tego meczu, także
no oni są po prostu niesamowici. Jeżeli miała bym być szczera, to uważam, że jeżeli chodzi o męską piłkę, to jedni z takich najbardziej zagorzałych w Europie, a jeżeli chodzi o kobiecą, to myślę, że jedyni tacy, bo z tego, co się orientuję, w żadnych innych ligach kibice po prostu tak mocno nie wspierają sekcji kobiecej. Piękna sprawa. Tak. Wspomniałaś o tej Lidze Mistrzów, bo no też chciałem zapytać o to, czy troszeczkę jednak pozostał niedosyt, bo wy w półfinale, tak? Tak, odpadłyście tak, z Barceloną, ale w ćwierćfinale pokonałyście ten swój nieszczęsny Lyon, z którym natomiast rok wcześniej przegrałyście w półfinale, więc po tym ćwierćfinale już czułyście, że ten finał jest tak na wyciągnięcie ręki i jest troszeczkę niedosyt, czy jednak no, ten półfinał brałbyście w cień no, na początku sezonu? Znaczy, no ja myślę, że będąc szczerą, uważam, że Lyon załapał jakiś taki dołek i na pewno miały swoje problemy. No my z kolei miałyśmy naprawdę fajny sezon, więc wiadomo, że to, że wyeliminowanie ich z ćwierćfinału było dla nas naprawdę no wielką rzeczą. W ogóle wyeliminowanie Lyonu już na etapie ćwierćfinału dla każdego zespołu byłoby no czymś naprawdę no wielkim po prostu. Natomiast no uważam, że w tych dwóch półfinałach Barcelona po prostu była lepsza. I pomimo tego, że my grałyśmy dobrze, to piłkarsko po prostu Barcelona w tym roku była lepsza i zasłużenie gdzieś tam znalazła się w finale. Myślę, że żadna z nas nawet przez moment nie miała czegoś takiego, że po tym ćwierćfinale z Lyonem, nie wiem, pojawiła się taka myśl, że teraz już możemy wszystko. Mm-hmm. Myślę, że bardziej to właśnie kibice i ludzie z boku, no znając historię i to wszystko, co Lyon dokonał i w Lidze Mistrzów, i w Lidze Francuskiej, mogło pomyśleć właśnie pod tym kątem, że no skoro wyeliminowały najlepsze... To teraz już z górki. Dokładnie, to teraz już z górki. Natomiast no, my wiedziałyśmy też i po analizach, i po tym też oglądamy różne ligi i tak dalej, jak Barcelona w tym roku też jest silna i zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że ta przeprawa będzie naprawdę ciężka. No i tak jak mówię, no Barcelona po prostu w dwóch półfinałach okazała się lepsza i myślę, że zasłużenie po prostu i znalazła się w finale i zresztą później podniosła też ten puchar. Dwa słowa powiedzmy na temat no COVID-u we Francji. Jak to wpłynęło na całą dziś strukturę Paris Saint-Germain, bo tak jak powiedziałaś, no mecze bez kibiców, to też na pewno... No nie wiem, mi osobiście oglądając na przykład kompletnie się te mecze w publiczności nie podobały, nawet z tym dodawanym dźwiękiem gdzieś. Natomiast dla was jako piłkarek to też musiało być chyba no kompletnie coś innego, takie wywrócenie troszeczkę tego piłkarskiego życia do góry nogami. No zdecydowanie i to tak naprawdę zaczęło się już w tamtym roku, w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, gdzie też już graliśmy i półfinał, i ćwierćfinał, i półfinał przy pustych trybunach, więc to już się dało odczuć taki, no niektórzy to mówią, piknikowy klimat i faktycznie tak troszeczkę było, to jest no całkiem inaczej człowiek żyje tym meczem. Tak, dokładnie, także no na pewno nie było łatwo, ale tak jak mówię, no z naszymi kibicami to zawsze było na takiej zasadzie, że to nie presja, to bardziej właśnie to wsparcie i może troszeczkę też taka presja, że oni zawsze są za nami, za naszymi plecami, że śledzą, że są z nami i te oficjalne właśnie wiadomości, które w stronę klubu wysyłały, no dawały nam jednak takie poczucie, że musimy być cały czas pod parą, że oni tam są, że nas patrzą, że musimy to zrobić dla siebie, też dla nich. Także no mówię, no na pewno ciężko, bo no w momencie, kiedy oni są setkami gdzieś tam na trybunach i śpiewają i wiadomo, że w meczu są czasami słabsze momenty i gdzieś człowiek się może wyłącza, to w momencie, jak słyszy gdzieś tam te podśpiewywanie i tak dalej, to na pewno gdzieś tam powoduje, że jeszcze taka dodatkowa para gdzieś tam zawsze się znajdzie. Dobrze, to zamknijmy teraz już temat Francji. Oczywiście gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Mistrzostwa Francji, żebyś nie zapomniała. Natomiast jeżeli chodzi, wracając do polskiej reprezentacji kobiet, no te eliminacje do Euro delikatnie mówiąc nie pykło, tego cudu z Hiszpanią nie było. Teraz rozumiem najbliższe to przygotowania do eliminacji do Mistrzostw Świata, rozumiem, tak? Zgadza się. No właśnie to zgrupowanie, które mi niestety ominęło, no było częścią na pewno tych przygotowań, dlatego też no żałuję, że mnie tam po prostu nie było. I tak naprawdę do września już żadnego zgrupowania nie będzie, więc w momencie, kiedy zaczniemy przygotowania w klubie A jak zapatrujecie się w ogóle na tę eliminację do Mistrzostw Świata? No grupa na pewno nie jest łatwa, bo mamy i Norwegię, i mamy Belgię, które są na pewno wyżej notowane niż my.
Ale mówię, no oglądając nawet te dwa ostatnie towarzyskie mecze na tym zgrupowaniu i zresztą też poprzednie ze Szwecją, to myślę, że spokojnie możemy być optymistkami i jeżeli każda z nas gdzieś tam też doda parę procent więcej i te przygotowania do sezonu w swoich klubach no przepracuje na wysokich obrotach i tak jak to powinno wyglądać, to jestem spokojna o pozytywne wyniki w tych eliminacjach. Przedstawiając Cię, nie powiedziałem jednej rzeczy jeszcze, teraz bije się w pierś, że piłkarka roku według magazynu Piłka Nożna. Prawie zapomniałam. Gratulacje. Fajne wyróżnienie, powiedz, tak, bo z Ewą Pajor tak byłaś i z Kasią Kiedrzynek. Tak, zgadza się. To wyróżnienie przypadło Ci. Duże zaskoczenie, czy tak gdzieś czułeś, że tak może być? Znaczy, na pewno miłe. Tak, na pewno miłe i na pewno też nie ukrywam, że myślę, że... Faktycznie, no tak logicznie też po prostu analizując to, ile ja grałam, ile grała Ewa, która też niestety z powodu kontuzji ominęła sporą część tych spotkań i Kasia, która też, której towarzyszyła zmiana klubu i to też wiązało się z tym, że potrzebowała czasu, żeby walczyć sobie po prostu pozycję na bramce. No i tak drogą dedukcji faktycznie zostałam tylko ja, więc... Ale bez fałszywej skromności, bo też przypomnimy, że zostałaś wybrana do jedenastki sezonu poprzedniej Ligi Mistrzów. Tak. Więc to już też kolejne wyróżnienie, też na pewno no bardzo miłe, no, myślę. Tak, na pewno. No faktycznie było kilka za, więc no, naprawdę cieszę się, bo to jest po prostu podsumowanie mojej pracy i no to są zawsze miłe wyróżnienia, ale ja też zawsze powtarzam, mimo że to jest oklepane, że gdyby po prostu no nie cały zespół, no to ja bym tych indywidualnych, nawet nie miała możliwości po prostu dostawania tych indywidualnych wyróżnień, więc no na pewno miłe i to też gdzieś tam taki motywuje? Dokładnie, bo nawet to wyróżnienie z tej Ligi Mistrzów na pewno też udzielałam jakiegoś wywiadu i to naprawdę w ten sposób do tego podchodzę, że myślę, że nie jest jakąś wielką rzeczą znalezienie się tam tylko raz, tak? Moim po prostu celem jest to, żeby co roku się znajdować na takich gdzieś tam listach i jako po prostu wyróżniać się na boisku, bo no ja myślę, że to też jest ważne i jeżeli moja forma będzie na wysokim poziomie, to na pewno drużynie będzie łatwiej osiągać no te największe sukcesy. Także, że na pewno to jest miłe, ale też nie przywiązuje do tego jakiejś no wielkiej wagi. To jakie plany na najbliższą przyszłość sportową ma Paulina Dudek? Tak, jakieś cele sportowe teraz na przyszły sezon? Na pewno. No, myślę, że tym największym mimo wszystko będzie właściwie dwa są, tak? No, po pierwsze powtórzenie Mistrzostwa Francji, to na pewno będzie bardzo trudne, ale no jeżeli marzyć, to tylko w taki sposób. Najwyższe cele. Dokładnie. I myślę, że też no, awans na Mistrzostwa Świata, tu też na pewno jest, będzie bardzo ciężkie. Nie jesteśmy na pewno też stawiane w roli faworyta grupy, także no, wielkie rzeczy przed nami, ale jestem optymistką i mam nadzieję właśnie, że przynajmniej jeden z tych celów uda mi się osiągnąć. No i zdrowia, myślę, żeby ci życzyć, żeby kontuzje wszystkim się nie przydarzały, żebyś jak najwięcej na tym boisku była. Dobrze, kończąc, Paulino, wróćmy jeszcze raz na chwilę do trwających Mistrzostw Europy. Jasne. Już zostawmy polską reprezentację. Tylko nie na kogo na kogo stawiasz w takim razie, że zdobędzie to euro trwające? No ja myślę, że Francja. Mm-hmm. Jeżeli miałabym obstawić, to Francja. Dzisiaj Francja, Niemcy, nie? Tak, dzisiaj Francja. No, będzie to oglądać. To właśnie, to są właśnie trzy zespoły. Ja bym powiedziała Francja, Anglia albo Niemcy. Włosi nie? Nie, jakoś bo tak... to nie jest moje top 3. Nie moje top 3. Bo tak, który oglądałem ten mecz z Turcją z zaciekawieniem i tak mówię, fajnie. Może Włosi, ale jednak okay. Ta Francja. Dobrze, w takim razie zobaczymy, myślę, że po dzisiejszym meczu będziemy wiedzieć więcej. Dziękuję Ci w takim razie za to, że byłaś gościem naszego studia. Mam nadzieję, że czujesz, że my tutaj w Subicach wspieramy Cię wszyscy jasne. Jak najbardziej trzymamy kciuki za Twoją karierę. Ja przypomnę, że moim Państwa gościem była Paulina Dudek. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękuję Ci, Paulina. Dziękuję bardzo. Dzięki.